Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj porada, jak możemy w miarę szybko robić takie makiety, layouty w Bubble, żeby to ładnie wyglądało, ale jednocześnie, żeby to nie była dokładnie już jakby zrobiona aplikacja, żeby widać tu było, że to jednak jest layout oraz żebyśmy dobrze widzieli na przykład, jak grupy się układają na siebie. Jak coś takiego zrobić, już Ci pokazuję. Normalnie ustawimy sobie tutaj jeszcze, żeby ten nasz layout tej naszej strony to był, o właśnie, jest kolumn, wszystko niech będzie na środku. I normalnie, jak wrzucamy sobie tutaj grupę, zobaczcie, jest grupa, ustawimy jej na przykład row ustawienie, też niech będzie na środku, i tak dalej, i potem dodamy sobie drugą grupę. Tutaj jest nasza grupa, to możemy ustawić jako właśnie po lewej stronie na przykład tego naszego wiersza, też nie będzie ta akurat kolumn, będzie tutaj, tu ustawimy sobie, jest wiersz, jest na środku, niech nam układa od lewej strony te nasze elementy, zduplikujemy sobie tę grupę, druga jest tutaj, ta niech ma pełną szerokość, ok, od 0 do nieskończoności, tak samo wysokość, i tak dalej. Zobaczmy, że teraz gdzieś one się nam gubią, gdzieś się nam gubią, bo ta na przykład jej wysokość zmniejszyła się maksymalnie, no bo tutaj zmieniliśmy sobie, żeby nam się rozciągała do zawartości. A jak chcemy sobie troszeczkę ułatwić życie, to wystarczy, że wejdziemy sobie w style takiego elementu i ustawimy sobie Edit Style, ten standardowej grupy, bo to na dzień dobry używamy, jak dodajemy jakiś nowy element, więc łatwiej jest nam tutaj właśnie to zmieniać. Ustawmy sobie Flat Color i wybierzmy sobie na przykład właśnie, o, tak jak tutaj jest fioletowy i następnie, żeby to było 10%. O, mamy 000FF, 10%, więc nie jest 100% pełne wypełnienie, to nie jest taki cały granatowy, tylko 10 troszeczkę jest łagodniejsze. Oczywiście te kolory wszystkie możemy wybrać inne. I teraz jak zobaczymy sobie design, to zobaczymy, jak te nasze grupy się różnie układają. Więc znowu, jak zduplikuję sobie tę grupę i ustawię ją tutaj jedną w drugą, to cały czas mamy coraz ciemniejszy, zobaczcie, ten nasz fioletowy, on się robi coraz ciemniejszy. Możemy tutaj na przykład jeszcze marginesy ustawić 20, 20, 20. Ok, tutaj w tej naszej grupie wybrać sobie też szerokość od 0 do nieskończoności, fit with to content i pobawić się w taki sposób. I zobaczmy teraz tym sposobem, jak te wszystkie elementy nam się układają. Gdzie tutaj są marginesy, ten coraz ciemniejsze kolory pokazują nam właśnie łatwo, że jedna grupa jest na drugiej grupie. To jest jedna opcja i później, jak już sobie ułożymy ten layout fajnie i będziemy uważali, że o, to jest super, po prostu wejdziemy sobie w style i zmienimy tutaj kolor tej standardowej grupy na taki, jaki chcemy, żeby był. Czyli na przykład właśnie, żeby nie było w ogóle koloru, wracamy sobie i tutaj już mamy nagle aplikację tak, jakbyśmy chcieli, żeby wyglądała. Wrócę jeszcze raz z tym kolorem tam do flat color, bo jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ciekawa też, możemy zrobić z obrazkami. Wrzucać sobie tutaj obrazek i zamiast zastanawiać się już teraz, jaki obrazek możemy wykorzystać, chcemy wykorzystać, możemy wejść na stronę placeholder.com i zobaczcie, tutaj jest taki łatwy generator różnych obrazków. Chcemy jakiś obrazek, na przykład o jakiejś szerokości, to wchodzimy sobie, zobaczcie tutaj, 150, OK, i dostajemy obrazek 150 na 150. Możemy też dodać tutaj, że to nie ma być 150 na 150, tylko na przykład na 200. OK, i dostajemy obrazek 150 na 200. I tak jak go wykorzystamy sobie tutaj w Bubble, możemy sobie zmienić jego wielkość, żeby była konkretna wielkość, ale tak możemy właśnie go wykorzystywać. Więc zobaczmy sobie. Wklejamy ten nasz obrazek tutaj. Jest. Cyk, i już jest. On się rozciągnie do naszej zawartości tutaj, do tych wymiarów dokładnie, jeżeli tak sobie ustawimy. Więc to 150 na 200 nie jest zbyt istotne, ale istotne jest na przykład kolory jeszcze, które tutaj możemy dodać. Są jakieś kolory do wyboru, na przykład jest tutaj niebieski, jest. Możemy sobie wziąć właśnie taki niebieski, więc tutaj wybrać sobie niebieski. Ok. Zobaczcie, mamy niebieski kolor. Jak jeszcze raz dodamy sobie slash przez ten kolor, to nam zmieni też kolor tekstu tego, więc zniknie nam tutaj napis. I właśnie coś takiego możemy sobie tutaj wklejać, jakie obrazki, więc będziemy widzieli na naszym układzie, gdzie jest jakiś obrazek. I znowu, jak już później dojdziemy do tego, że wszystko nam ładnie wygląda, cała strona, te nasze obrazki ładnie pracują i już zaczynamy wybierać konkretne obrazki, to sobie po prostu je tutaj podmienimy w taki sposób, albo używając gdzieś jakoś w opcjach naszego systemu, że tutaj dodamy sobie option set na przykład z obrazkami albo do bazy danych, bo to już zależy, jak będziemy chcieli, ale tak na szybko, jak chcemy robić właśnie layout, wygląd strony, pobawić się tutaj różnymi elementami, to
Tak możemy sobie wkleić obrazki. No i przede wszystkim te grupy robią robotę. Te różne kolory i to, że one mają 10% przezroczystości, więc jak nakładamy jedną na drugą, to widzimy, która gdzie jest. I to wszystko na dzisiaj z mojej strony. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. Cześć!